Hej, witajcie w Cify 6, Rzym Trajan, boski 10 poziom trudności. No i to będzie już ostatni odcinek tej serii, dlatego że ją po prostu przegram już w tym odcinku. Chinka tutaj grzeje po zwycięstwo z prędkością 7 lat świetlnych. Co jak mówiłem, kiedyś też jest bzdurą i też jakoś źle mi się to czyta, bo rok świetny to jest miara odległości, nie prędkości, nie szybkości. Także nawet to zrypali w tej grze. Ach. Starzyści normalnie tam, chociaż nie wiem, w oryginale tak też jest? Czy po angielsku? Ktoś gra, jak ktoś gra po angielsku, to niech mi powie, czy też jest prędkość w kontekście lat świetlnych. Bo nie będę już przełączał. W każdym razie, no kolejny babol w tej grze. No i cała ta partia też była jednym wielkim babolem. Poziom trudności jak najbardziej mi się podobał. O to mi chodziło, miałem przegrywać. Albo miałem mieć szansę przegrać. Natomiast no tutaj to przede wszystkim dwa te podejścia Rzymem udupiło mnie w nich to, co widzimy na ekranie, szczególnie na tej miniaturze. Mapa jest fatalna, jest tragiczna. Już pomijam to, że ona powinna być tej gdzieś wielkości, bo ja gram na małej mapie. To 1/3 tego, co my tutaj widzimy, to jest mała mapa. Także kolejna rzecz zrypana. Jakby była mniejsza, to bym miał tę Chinkę pewnie w zasięgu, a to właśnie o to chodzi, żebym miał każdego w zasięgu i mógł z każdym rywalizować twarzą w twarz. I wtedy może by coś z tego było, gdybym się bił z tą Chinką. A tutaj nie dość, że wygrywają cywki, które są na krawędzi mapy, to one jeszcze stolice swoje mają na krawędzi mapy. Także najdalej jak się da. Tutaj Hindus, a tutaj Chinka. I to Pipidowa 5 widzimy, a wymiata. Jak ja bym miał miasto 5, to bym był teraz jeszcze w renesansie pewnie. O ten on wiele lepiej to wygląda. Tak czy siak, no masakra. No i oczywiście zagram po raz trzeci na tym 10 poziomie trudności, bo te poziomy mi się podobają. Ja wiem, że to sprowadza się do matematyki i tak naprawdę gram przeciwko matematyce, a nie jakimś tam sprytnym botom. No ale tak to właśnie wygląda, ja się na to godzę, odpowiada mnie to, także na to psioczył nie będę, że mają boty takie bonusy, bo ja wiem, że takie mają i pasuje mi to. Czepiam się mechanik gry, czepiam się balansu gry, czepiam się tej mapy. No bo też problemem oczywiście jest mimo włączonego balansu strategicznego, że niektóre cywki mają ropę, inne nie. Niektóre mają dużo uranu, a inne w ogóle. I tak nie powinno być. No dobra, grzejmy tutaj. Także za chwilkę to przegram. No i chyba bez ankiety ja już sobie zagram. Nie wiem, czy ja tam... Kurczę, no dobra, może jeszcze... A nie, ja się miałem tym wrócić, przepraszam. Pawłem się miałem wrócić przecież. Bo to kilka dni temu nagrywałem ostatni odcinek. Pawłem się miałem wrócić, bo miałem robić ten... Zamek wampirzy. Tylko gdzie ja go chciałem robić? Kto mi przypomni? Tu chyba. Tak, tu miałem go robić. A nie mogłem ja tego zakolejkować. Kurczę, mogłem zakolejkować, to bym się nie pomylił. Budowniczowie ukończono. Elektrownia. No tu niekoniecznie. Ze złotem jest problem jako taki, to już klepnijmy. W ogóle zawarłem ten pokój z Indusem i te boty się tu uwięziły. Też jest głupie, też nie powinno tak być. Jakby mnie tak uwięziono, o tym się wkurzył. No ale tak to właśnie działa. No i teoretycznie teraz tutaj gdzieś jakąś fajną dzielnię mógłbym sobie postawić. Port kosmiczny. Ojejku, tu przemysłówki nie ma, patrzcie. Ale zonk. No to by była nawet fajna. O, 2/2 ma ta farma. I to można ją odpuścić. Dobra. Klepnijmy, niech się robi. Ateny fajnym miastem są. Oczywiście ta seria, ta partia była lepsza niż ta poprzednia, też tym Trajanem, też tym Rzymem. Tu kopalnię chciałem zrobić i po kopalni wypadałoby ten zamek rozebrać i zbudować go na nowo. Wtedy on będzie miał większe bonusy o te kopalnie tutaj, także byłoby tam 20 parę tej produkcji. Tak to właśnie działa, co ciekawe.
Sprytnie dosyć. No dobra, wyślijmy go tutaj. Już to przeklikam, no jak już gram, to już gram. Ten pojedynczy czołg, on tu może zostać. Tutaj kombinował nie będę. To jest który szpieg? A dobra, to wysyłamy do tego Shendu. Miałem jeszcze nadzieję w ogóle, że jak zniszczę, czy może bardziej po prostu sabotuję, popsuję port kosmiczny w takim mieście jak Patna, bo to udało mi się zrobić, to że ta ekspedycja, o tu jest splądrowana port kosmiczny, że ona się zatrzyma. Ale niestety to tak nie działa, a szkoda, bo to powinno chyba tak działać ze względu na balansy gry. To by było dobre, bo jak się miasto zdobędzie, jakbym zdobył Patnę, to by ta ekspedycja Indusa się zatrzymała. Dlatego tam teoretycznie myślałem o zrzuceniu atomówki na te miasta i ich przejęciu. Tak na rympał nawet. Nawet potem nie musiałbym go utrzymać jakoś tak długo, ale... Kurde, przecież mógłbym spalić też. No ale taki był plan, żeby zdobyć i potem to by się pomyślało jeszcze, co by z tym zrobić. Czemu tutaj widać tego Persa? Patrzcie. Czyli ten świat się zaokrągla, mimo tego, że jest płaski tutaj. To ciekawe, nie wiedziałem, że tak to działa. Trochę głupio to wygląda. No a tutaj nie ma tego Ambioryxa. A tu ewidentnie jest przecież Pers. O lol. Nie wnikajmy, bo wsiąkniemy. Także wiele rzeczy w tej partii mi się nie podobało. Wiele rzeczy w Civ 6 mi się nie podoba. Ciągle oczywiście czekam jak na zbawienie na Civ 7, ale ani widu, ani słychu. Tam był śmierciobot i to chiński. To troszkę niedobrze. Nie wiem, po co ja się zastanawiam. Ja już to powinienem skończyć w gruncie rzeczy. Czy wy macie tutaj? No macie. No i tutaj gierka dobrze podpowiada, że niegłupim pomysłem byłoby zrobienie tego kurortu. O, bo i tak nie mam tutaj ludka, gdzie postawić. Nie mam żadnego wolnego. No, dobra, tak zróbmy. To się głupiej nie wydaje. Także za chwilę będzie w pierdziul. Tutaj też sobie takie zróbmy, bo to zadowolenie. Turystyki nie potrzebuję oczywiście, to się zwykle robi w kontekście turystyki, ale daje jedno udogodnienie, a na tym mi zależy. Tutaj. Też to chciałem. Czy ja tam w ogóle nie, no strzelałem, tylko jakimiś karabinami, maszynami mogę pyrgać? No nie, nie podchodzę jeszcze pod to. Także niestety, no ta mapka jest fatalna, ten skrypt jest fatalny. Jest niezbalansowany jak większość, ale to, że tutaj ta mapa jest taka ogromna, mimo tego, że wybrałem małą mapę i ona powinna mieć limit heksów, limit pól, no to robi się chyba zawsze wielka. Bo to jest, jakby tak policzyć, wysokość na szerokość, to wydaje mi się, że to jest wielka mapa. To ta ogromna, ten skrypt. Albo duża minimum. No i jest porażka. Także długo to nie potrwało. Wszystko, co prochem było, w proch się też obraca. Również światło, jakie niosła nasza cywilizacja, ostatecznie zgasło. Być może kiedyś powrócisz jeszcze, by pod swym przywództwem natchnąć lud do ponownego rozpalenia tego kaganka. No, taki mam zamiar. Taki mam zamiar i za chwilę właśnie o tym będę mówił. Rankingi. A mimo tego, że tutaj w pierdziul, to patrzcie, tych punktów nawet zebraliśmy trochę. No ciekawe, ile ma ona. Nie spojrzałem. Ale o, na tym mi zależało, bo generalnie, szanowni państwo, tą poprzednią partię Trajanem skończyliśmy wcześniej, bo tam nie było sensu tego kontynuować. Tu ta walka jednak toczyła się dłużej. Gdyby nie przyspieszyła, to miałbym jakieś szanse, gdyby tam z tą prędkością jednego roku świetlnego się poruszała. To miałbym jakieś szanse, tak mi się wydaje. Ale jednak nie. Tutaj przyspieszyła i to mnie rozwaliło.
Ale dzięki temu możemy sobie obejrzeć, jak to wygląda. No i patrzcie, tutaj jaka wolna, wielka przestrzeń. Też dziwnie startowały te cipki. Mam wrażenie, że na tej mapie dałoby się ułożyć je lepiej. Tu startuje jedna cipka, tu druga, tu trzecia, tu czwarta, albo każdy jakoś tak blisko na wokół wybrzeża. W jakichś równych odstępach. No matematycznie dałoby się to zrobić, a tutaj no nubia, jaki obszar wielki zajęła. Ta się w ogóle tu dusi. U nas tak, no jako tako. Strasznie dziwna ta mapa, strasznie dziwna. Tradycyjnie oczywiście niezbalansowana, to o tym już mówiłem. Ale chciałem jeszcze pogadać o przyszłej serii. Ja mam plan taki, by no na tym 10 poziomie trudności zagrać i w końcu wygrać. Także do 3 razy sztuka, ale już nie Trajanem i już nie na tej mapie. Tylko właśnie nie wiem kim. Nie wiem kim, może ja się tym jakoś tam... Wybiorę chyba sobie kogoś sam. Myślałem o ankiecie. Ale chyba nie, chyba wyjątkowo nie. Tym razem kogoś sobie wybiorę i na zwykłej Pangei zagramy, a potem będziemy w ankiecie, szanowni państwo, kombinować. Bo pojawiają się takie całkiem ciekawe pomysły i to w przypadku CIF 5, jak i CIF 6, mianowicie żeby coś tutaj pozmieniać. Nie każda partia musi być na bóstwie, nie każda musi być na najwyższym 10 poziomie trudności, czyli nawet na tym 10. Te partie, zwracacie na to uwagę, w pewien sposób są podobne. W pewien sposób, bo ja nie do końca się zgadzam z tym, że tak samo gram. Każdą jedną. No bo dla mnie czasem te różnice są diametralne, jeśli chodzi o strategię na grę, natomiast rozumiem ten argument, że są w pewnym kontekście podobne, a sam oczywiście w takim, że no, z uwagi na poziom trudności i bonusy botów ja zawsze muszę gonić. I dopiero w pewnym momencie, czyli pod koniec gry często, doganiam przeciwników i przeprowadzam jakieś takie ofensywy i wtedy wygrywam. To tak, w tym kontekście jak najbardziej te partie są podobne, no bo no muszą być z uwagi na matematykę gry oczywiście. Także to jak najbardziej, szanowni państwo, rozumiem. I dlatego też pojawiają się propozycje, żeby zagrać inaczej i dlatego też ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zagrać inaczej. I niekoniecznie na bóstwie, nawet na tym 8 niekoniecznie. Możemy zrobić jakieś cudawianki, czyli partię nastawioną na cuda, możemy zrobić powrót do przeszłości, czyli zagrać na przykład na gołej podstawce CIF 6. Możemy zagrać z jakimś takim dziwnym modem, który rozwali balans gry i też niekoniecznie na bóstwie. Można pokombinować, także będzie taka ankieta, ale muszę najpierw raz wygrać na tym 10 poziomie trudności, bo szlak mnie będzie trafiał, jeśli tego nie zrobię. Gardło mi siada. Dobra, tutaj jeszcze idź, zrób. Nie ma co się nad tym rozwodzić. O Jezu, ale mi siada. Myślałem, że tak standardowo... A, to już nie muszę tam płynąć do tych Chin. Dobra, to się... Że ty niby tutaj dotrzesz. Uwaga. Ja pierdziolę. Dobija mnie ta gra, szanowni państwo. Dobija, teraz tu jeszcze bleść nie mogę. O, ja tu chciałem tory robić. Dobra, w przyszłej turze. A, tam jest. Aha, bo tu akurat siedzi sobie pan Wiktor. No i strącił ten helikopter. No ile dobrze pamiętam, helikopter to jest maszyna wojskowa, bojowa, a śmigłowiec może też być cywilny. Nie powie się o cywilnym śmigłowcu helikopter. Chyba, o ile nic nie pomieszałem. Tak jak też ze statkiem i okrętem. Okręt to oczywiście wojskowy, wojenny. Ale też jest statkiem. Natomiast to jest statek cywilny, nie jest okrętem. Bo jest cywilny, jest tylko statkiem. To tak jak też z kwadratem i prostokątem. Każdy kwadrat jest prostokątem, ale...
i każdy prostokąt jest kwadratem. Takie tam. Ciekawostki, o których zapewne każdy wie. A jeśli nie, no to jak najbardziej. Coś pozytywnego będzie mógł z tej serii, z tego filmiku wynieść, bo tak to smutny. I narzekam oczywiście klasycznie, standardowo, ale no kurde, no nie mówcie, że nie mam powodów. No mała mapa, to wystarczy, mała mapa. Jak mała. I gdzie tu balans, kurde. Ja to zawsze w tej grze w Cify 6 nazywam balansem strategicznym, a nie balansem, bo balansem tego nazwać no nie można. Aj. Ja tu coś chciałem kiedyś zbudować, tak mi się wydaje. Po co ja w to klikam jeszcze w ogóle? Chciałbym te Ateny wziąć może. Dobra, także starczy tego chaotycznego gadania, podsumowywania. Mniej więcej to, co chciałem, powiedziałem. Coś tam w tle pewnie leciało, bo ja sobie tutaj dalej tę gierkę kontynuowałem, aczkolwiek tak teraz myślę po 36 minutach, że nie ma sensu, żeby to aż tyle trwało, także pewnie ten odcinek cały poprzycinam i mój komentarz też poprzycinam, tak żeby to, nie wiem, w 20 minutach góra się zmieścić, no bo to ostatni odcinek przegrany, wieńczący tę smutną partię, tak jak mówiłem już, kolejna będzie na innej mapie, nie Rzymem, no ale na tym 10 poziomie trudności, bo muszę go przejść. Także widzimy się w nowej serii, mam nadzieję. Za jakiś czas też w ankiecie, w której pojawią się nowe, jakieś takie dziwne, być może dla niektórych propozycje, być może też niższe poziomy trudności. Tak, żeby te serie były różne, były inne. Tak to widzę, tak to kombinuję. Tak ty zresztą wy też piszecie, tak kombinujecie, tak to widzicie. Dziękuję, pozdrawiam i na razie.